Osoba i czyn. Właściwie Jan Paweł II często mówił, no był filozofem, profesorem filozofii Katolickiego Uniwersytetu Wrocławskiego, definiował człowieka, przede wszystkim chodzi o tą antropologię adekwatną. Antropologia znaczy wizja człowieka, jaką miarą mierzy człowieka i ta antropologia, jak postrzegamy człowieka, jak postrzegano w czasach, w okresie powojennym, po manifestie PKWN, no był to kontekst. Trudno mówić, że nie ma kontekstu, kiedy jako profesor Kulu, właśnie kiedy wrócił po studiach rzymskich w 1948, no, kiedy był ten rok w Niegowicie, on cały czas właściwie, to była jego taka praktyka, zajmował się wcześniej pismami świętego Jana od Krzyża i wtedy podjął habilitację na temat przystosowania etyki Maxa Schellera do etyki chrześcijańskiej. Myślę, że to jest tak dla zrozumienia kontekstu, a więc osoba. I tutaj wiemy o tym, że różne są koncepcje osoby i tutaj ta antropologia adekwatna, osoba w tym wymiarze duchowym, bo tutaj sytuujemy w nurcie antropologii personalizmu, a więc według Jacques'a Maritaina, właściwie takich dwóch autorów było personalizmu, Maritain raczej tomistyczny, odwiązał się do XIII-wiecznego świętego Tomasza z Akwinu, który z kolei odwoływał się w swojej myśli do IV wieku przed Chrystusem, kiedy żył Arystoteles, tak zwany realizm umiarkowany, gdzie ciało i duch są ze sobą zespolone. To jest wizja człowieka, gdzie ciało i duch są, mają równy status, przy czym duch posiada charakter kierowniczy. Ściśle zespolone duch i ciało, Arystoteles człowieka definiował jako animal racjonalny, jako zwierzę myślące, zwierzę rozumne. W XIII wieku żyjący święty Tomasz z Akwinu również wyraźnie ten porządek filozofii jako służebnicy teologii, czyli porządek doczesny, naturalny, odróżnia tego porządku nadprzyrodzonego. I Jacques Maritain żyjąc w wieku XX, zmarł w 1973, urodził się w 1882, a więc w okresie, zwłaszcza po II wojnie światowej, no był takim wybitnym personalistą. Myślę, że personalizm Jacques'a Maritaina, który wyraźnie wskazuje, że człowiek jest jednostką w odniesieniu do tego wymiaru biologiczno-fizycznego, człowiek jednostka. No współcześnie mamy jeszcze koncepcję człowieka egzemplarza, człowiek egzemplarz w filozofii ponowoczesnej, postmodernistycznej, jeszcze bardziej to brzmi drastycznie. Człowiek jednostka ma potrzeby biologiczne, przyrodnicze, jest owym animal. Natomiast w wymiarze duchowym człowiek w relacji wertykalnej ku Bogu, człowiek dokonuje się jego, ten ruch personalizacyjny, człowiek odradza się. To odradzanie się człowieka, za jakie będziemy mówić, że ten kolejny filozof personalizmu, Emmanuel Mounier, on jakby dopełnia ten rys filozofii tomistycznej Jacques'a Maritaina. Jacques Maritain, warto to wiedzieć, że jako jeden z nielicznych filozofów miał udane życie rodzinne. W roku 1960, kiedy zmarła jego żona Rajsa, no tak samo miała na imię Pechce, jak żona Michaiła Gorbaczowa, ale te Rajsy obydwie były w porządku tego, a więc zbliżył się w stronę życia mistycznego. Był jednym z ojców Soboru Watykańskiego II, a więc postać Jacques'a Maritaina jest szlachetna na wskroś. Myślę, że można przywoływać, on jest mniej dynamiczny niż jego kolega od personalizmu wspólnotowego Emmanuel Mounier. Jacques Maritain wyraźnie mówi o tym wymiarze, o tym rozwoju duchowym, który ma dokonywać się. A więc dwa wymiary, osoba, człowiek, osoba i myślę, że kategoria osoby i wspólnoty, która będzie u Emmanuela Mouniera, to są te kategorie fundamentalne, personalistyczne, osoba. Człowiek jako osoba jest jednocześnie jednostką. Jednostką jest przedstawicielem gatunku Homo sapiens, a więc można tak by rzec. I oto po kolei. Operare sequitur est. Działanie postępuje w ślad za bytowością. Nie może dobre drzewo rodzić złego owocu. Do tego za chwilę przejdę, bo Jan Paweł II napisał osoba i czyn, miłość i odpowiedzialność. One dają wyraz, jakby rozwijają tą kwestię personalizmu. Ale wcześniej przejdźmy jeszcze do Emmanuela Mouniera 1905-1950, a więc żył ze 45 lat. On krytykował właśnie ten kapitalizm, ten konsumpcyjny wymiar świata zachodniego. I wspomniany Emmanuel Mounier powie, że ten ruch personalizacyjny dokonuje się poprzez trzy rzeczy. Autokreację, co to jest autokreację? Człowiek sam siebie stwarza przez każdy pojedynczy akt moralny, decyzję etyczną. To jest samo stwarzanie. Ja siebie czynię kimś, czyli dokonuje się akt autokreacji.
Następnie dokonuje się przez proces identyfikacji, czyli kwestia tożsamości, kim jestem ja człowiek, to doświadczenie antropologiczne, jeśli odpowiemy, że jest istotą złożoną, która jest podmiotem działania i tak dalej, a więc kwestia tożsamości. To jest bardzo ważne, kiedy w rzeczywistości ponowoczesnej obecnego świata człowiek ma być bez właściwości. Jeśli ma właściwości, to znaczy, że już posiada pewną tożsamość, co nie jest bezpieczne. I trzeci wymiar, kiedy dokonuje się ruch rozwoju człowieczeństwa, to jest komunikacja. I myślę, że warto zwrócić uwagę na ten wymiar komunikacji. W współczesnej filozofii mamy myśl Rosenzweiga czy Levinasa, gdzie o tym zagadnięciu przez osobę, spotkania z drugą osobą, to zetknięcie niesie w sobie pewien nakaz, imperatyw oddziaływania. Ja, jeżeli zostanę zagadnięty przez drugiego człowieka, czy spotykam się, to jest ta filozofia spotkania, to wtedy ja daję odpowiedź. Można by powiedzieć pozytywnie, że ja przekazuję pozytywną energię, energię zainteresowania, pochylenia nad człowiekiem, wtedy następuje odpowiedź, która jest nieuchronną koniecznością reagowania na podmiotowe zagadnięcie, podmiotowe spotkanie. Ale nie wchodząc dalej w filozofię, chodzi o to, że to jest ważne. To, co kiedyś mówiłem też na wykładzie. Amo ergo sum. Kocham, więc jestem. Człowiek w wymiarze wspólnotowym esse ad esse, czyli nikt nie jest samotną wyspą, jak pisał Tomasz Merton, mistyk, trapista. A więc człowiek poznaje siebie w relacji do ty, tak jak kiedyś pisał Martin Buber. Ja, ty, filozofia. Ja, żeby siebie poznać, muszę zobaczyć swoją relację do drugiej osoby. Ja mogę deklarować różne rzeczy, że jestem fajny, się poświęcę. Kiedy ostatnio była dyskusja o tym, jak to jest, ile to mieszkać, ile lat trzeba mieszkać przed ślubem. Otóż nie ma to żadnego sensu, bo problem się pojawi wtedy, kiedy pojawi dziecko. I wtedy zobaczymy opiekuńczość podmiotu męskiego wobec matki i wobec dziecka czy dzieci. I tu właściwie to jest chyba najlepsza odpowiedź, że sytuacja bytową czy egzystencjalna jest zupełnie inna. Ale wróćmy do Emanuela Muniera. Kocham, więc jestem. Jeśli nie kocham, to moja obecność jest zbyteczna. Nie cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Zawsze, czasami na ślubie mówię, że myślenie. Wcale mnie nie zbliża myślenie do ukochanej czy ukochanego, do naszej pani młodej czy pana młodego. Sam proces myślenia i owszem, ale moje postrzeganie, kategorie myślowe, kategorie psychologiczne czy kategorie wolitywne, one mnie nie zbliżają do drugiego człowieka, zbliża mnie miłość. To zagadnięcie, to spotkanie, ono dopiero jest źródłem wspólnego my. Dlatego myślę, że to jest ważne w zrozumieniu fenomenu czynu. Jan Paweł II czerpie z fenomenologii Edmunda Husserla, wspomniałem wcześniej Maxa Schellera, na gruncie wartości. I właśnie opis czynu, właśnie ten czyn, ludzki czyn, niesie na sobie znamie podmiotowości. Ta podmiotowość jest ważna. Kiedy podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, pierwszej, w 1979, mówił właśnie o tym, bo wiemy, że górnicy pracowali przez 5 dni, no i mniej zarabiali niż przez weekend. Chodzi o to, że praca, ludzki czyn, on ma uświęcać człowieka. Praca jest, ma być krajobrazem jego duszy. Etos pracy. Praca nie jest pracą istoty takiej jak zwierzę pociągowe. Teraz nie ma, teraz są raczej, chociaż dążymy w stronę ekologii, to pewnie wielbłąd stanie się siłą pociągową, czy sowa, czy inne rzeczy. Natomiast w tym kierunku to zmierza, no bo wszystko ma być ekologiczne. Chodzi o to, że ludzka praca posiada na sobie znamie człowieczeństwa. Jaka jest jakość tego człowieczeństwa, taki jest etos pracy. I proszę zauważyć, że myśl społeczna papieża łączy się z rozumieniem osoby i druga sprawa z wychowywaniem, z pedagogiką społeczną. Bo samo to nie jest takie przepowiadanie. Kardynał Wyszyński na Jasnej Górze też nakreślał ramy. Można powiedzieć, że akcentował pewne rzeczy bardzo istotne, że godność osoby jest niezbywalna, niepowtarzalna i niezastępowalna. Myślę, że to jest bardzo ważne, że racjonalność, samo bycie istotą rozumną powoduje, że człowiek jest autorem swoich czynów. I pedagogika społeczna opiera się na tym, aby wychować człowieka do tego, aby był bardziej człowiekiem. Jeśli jest bardziej człowiekiem, to w relacjach społecznych będzie bardziej użyteczny. Dlatego pytanie, jaki jest sens
wychowywania człowieka. Czy w ogóle warto w tych czasach podejmować wysiłek wychowywania człowieka, pedagogikę społeczną? Otóż okazuje się, że tak. Z jednej strony, jak wiem, jest modelowanie postaw. Pewne zachowania, one są propagowane jako, mało tego, pożądane, nie jako dopuszczalne, tylko jako chwalebne. Mimo wszystko jesteśmy wrażliwi na postawę celebrytów. Kiedy nam się lansuje, co mamy czuć, nie, jako mężczyźni i kobiety, jesteśmy w tej sytuacji oddziaływania, no wiadomo, mass mediów i kultury popularnej, masowej kultury w obszarze McDonaldyzacji i globalizacji. I oto Karol Wojtyła jako papież i wcześniej jako filozof formułuje zasady myśli społecznej. Te zasady mają charakter powszechny, ponadczasowy, uniwersalny. Te zasady dotyczą człowieka. Pamiętamy, że myśl konserwatywna mówi o przekazywaniu zasad dziedzictwa pokoju. To jest myśl konserwatywna, choćby Edmunda Burke'ego, jak to po polsku, jak to spolszczamy, mówi o tym, że dziedzictwo kultury, dziedzictwo, w tym dziedzictwie kultury, według Edmunda Burke'a, jest różnie zawarte dziedzictwo podejścia do pracy, wzbogacania dobra wspólnego. Myśl liberalna z kolei kładzie nacisk na indywidualizm. Najważniejsze jest, że człowiek ma prawo rozwijać się. Właściwie myśl liberalna powie, że najważniejsze jest prawo, bo prawo jest granicą mojej przedsiębiorczości i aktywności ekonomiczno-gospodarczej. Nie odwołuje się absolutnie do żadnej miłości społecznej. Będziemy mówić o zasadach społecznych, które formuje Jan Paweł II. One nie są w nurcie liberalizmu. Wiem, że liberalizm, wolny rynek jest jasny. Chodzi o liberalizm w aspekcie wartości, w aspekcie aksjologicznym, w postrzeganiu osoby. Indywidualizm, utylitaryzm, pragmatyzm stanowi zręby liberalnego spojrzenia na człowieka. To, że człowiek ma wolność, to nie jest wcale niebezpieczne. Znaczy, samo w sobie teoretycznie jest niebezpieczne. Człowiek może wolność wykorzystać dla rozwoju kulturowego, może stawiać sobie wymagania, może się wysublimować w różnych dziedzinach, może piękno poprzez wrażliwość serca może promieniować. Ale niestety wolność jest również wyzwaniem, które niestety może powodować zaprzepaszczenie i ogólną deprecjację, degrengoladę w świecie wartości. A więc zadanie, rozumienie wolności. Liberalizm nie jest zły sam przez się. On niesie za sobą wołanie o to, że człowiek jest ukształtowany, uformowany, że owa pedagogika społeczna uwrażliwiła go na dobro wspólne. To jest bardzo ważne, bo kiedy odwołujemy się w młode pokolenie się posądza współcześnie, że przychodzą do firmy i mówią, że mam 5 dni pracować do 16 i mam zarobić 4500 tam ileś. Tak się posądza młode pokolenie, że nie mówię o tym, jakie mam kwalifikacje, tylko jakie ma roszczenia, jakie ma uzurpacje. Tak się mówi. Pewnie to jest niesprawiedliwe w rozumieniu en bloc. Nie wiadomo, że zdarzają się takie przypadki. Pewnie dość częściej w związku z kulturą konsumpcyjną. Ja, żeby nie zanudzać, te zasady życia społecznego, ja je rozwinę, sobie rzucę okiem, a więc tak, pierwsza zasada i będzie na ten temat. A więc pierwsza zasada prymatu osoby i zasada podmiotowości. A więc prymat osoby, pamiętamy, osoba przed rzeczą, prymat kultury przed techniką, prymat, że bardziej być, a więc bytowość, to Dasein heideggerowski, choć był egzystencjalistą ateistycznym, to bycie w samym życiu chodzi o jakość bycia. Człowiek jest samoprojektującą się wolnością. Wolność ma, stanowi dla nas możliwość bycia kreatorem siebie. Wolność jednak ostatecznie, egzystencjalizm powie, prowadzi ku absurdowi egzystencji. Absolutnie podmiotowość personalizmu. Personalizm stanowi antidotum, panaceum na rozumienie tych zagrożeń związanych z tym rzuceniem w egzystencję, rzuceniem, lęk i drżenie. Tak brzmi dzieło Sorena Kierkegaarda. Dlatego rozumienie fenomenu moralności społecznej sytuuje się w obszarze personalizmu i fenomenologii Edmunda Husserla. Fenomenologia odwołuje się do samych zjawisk, do rzeczy, powrót do samych rzeczy, fajnetaj, jak ukazuje się, jak jawi się rzecz. I dlatego
opis wartości, który stosuje Karol Wojtyła czy Jan Paweł II, opis wartości jest fenomenologiczny. Ten ogląd jest fenomenologiczny, czyli poszukuje istoty. Nie chodzi o samo manifestowanie się, ukazywanie się wartości. Chodzi o samą tą treść, bo właśnie fenomenologia mówi o tym, o no, tej wartości, która niezależnie od tego, w czym jest zapodmiotowana. Podam taki banalny przykład, który fenomenolog Husserl stosował, że mówi tak. Czerwień sama nie istnieje jako kolor, jako abstrakt. Czerwień istnieje w ołówku, istnieje w piórze. Ta czerwień jest no, w pewnym sensie tu zapodmiotowana, o ile ta, wiadomo, to jest rzecz. No, daje kształt tej rzeczy, przynosi. Dlatego właśnie te wartości społeczne, one stanowią sposób manifestowania się osoby. Człowiek bez realizowania wartości społecznych nie potrafi poznać, kim jest, na jakim etapie swojej życiowej drogi. Dlatego tutaj jakby zakłada się takie założenie antropologiczne, że człowiek bytuje w życiu społecznym. Człowiek nie może być poza dobrym i złem, jak powie Fryderyk Nietzsche, ona uważa, że może nad człowiek być. Człowiek nie może istnieć poza społeczeństwem. Kocham, więc jestem, ta maksyma Muniera, ona dobrze mówi o tym ruchu. Oczywiście człowiek sakralizuje się poprzez liturgię i poprzez kulturę. I kultura pracy, kultura życia społecznego, ona wskazuje, na jakim etapie jesteśmy człowieczeństwa. My, kiedy mówimy o kulturze, myślimy o hoch, o tej wysokiej, high culture. Natomiast chodzi o kulturę zwykłą, kulturę bycia człowiekiem w relacjach z innymi ludźmi. I ten rodzaj kultury łączy się z etosem pracy. A więc osoba staje w centrum. Nie kto inny jak Immanuel Kant pisał, że postępuj tak, aby ludzkość w twoim człowieczeństwie, w człowieczeństwie innych ludzi, zawsze była ostatecznym celem, nigdy środkiem do celu. Kant uosabia nam filozofię pruską, niemiecką. Mówi, że państwo stanowi najpiękniejszy wymiar bóstwa. Bóstwo przejawia się w państwie, tak biurokracja. No to jest dopiero nacjonalizm niesłychany, czasy Bismarcka. I to jest właśnie, postępuj tak, aby ludzkość w twojej osobie, w osobie innych, zawsze była najwyższym celem, dopisek, nigdy środkiem, czy instrumentem, narzędziem w dążeniu do celu. To jest podmiotowość. Osoba jest najważniejsza, bo osoba jest zdolna do miłości. Osoba jest zdolna do działania, które jest na miarę godności osoby ludzkiej. Działanie nie jest działaniem samym sobie, nie jest procesem powtarzania czynności, ale działanie, można powiedzieć, że jakby Jan Paweł II chce, aby to ludzkie działanie miało charakter sztuki wręcz, takiej duchowej, będącej wyrazem bogactwa osobowości. Nie żeby być, niektórzy mówią, że prosty rzemieślnik, bo w sensie nie ma rzemieślników, oni byli artystami. Tyle pozostało z tej wysokiej sztuki, że rzemieślnicy są właśnie artystami w kulturze masowej. Ale nie jest to powiedzenie szczególnie. Jeśli chodzi o podmiotowość, no chodzi o to, że ten projekt naszego bycia osobą jest nam zadany. No, zadany w tym sensie, że możemy ze swoim człowieczeństwem zrobić, co chcemy. No, po II wojnie światowej mamy poezję, okresu powojennego, rozliczenie z upadkiem kondycji osoby ludzkiej. Ocalałem prowadzony na śmierć. Można powiedzieć, że nie wiem, co to jest, co znaczy słowo miłość, co znaczy wolność, co znaczy prawda, nic nie wiem. Jestem człowiekiem, który bez świadomości, jak można przeżywać wartości. Można powiedzieć, że na tym gruncie rodzi się filozofia współczesna, ale myślę, że nie do końca. No. Filozofia współczesna ucieka od takiego personalistycznego widzenia pracy. No wystarczy choćby szkoła neopozytywistów wiedeńskich, która mówi o tym, że zdanie jest logiczne, jest sensowne, jeśli jest podmiot i orzeczenie. Ja, szanowni państwo, odnoszę się do tego bardzo prosto. To nam nie chodzi o to, żeby zdanie było sensowne w ten sposób, że jest dobrze zbudowane. Nam chodzi właśnie o ten fenomen, fenomenologiczne ujęcie działania, o sens działania, jak się manifestuje osoba. Nam nie chodzi o ucieczkę w prawo, legalizm prawny, czy różnego przejawy formalizmu. Osoba nie może być zagubiona w procesie życia społecznego. Osoba ma być dowartościowana przez tą ową podmiotowość. Podmiotowość osoby ludzkiej jest wyzwaniem, które staje przed człowiekiem czasów współczesnych.
To pierwsza zasada. Zasada dobra wspólnego i powszechnego przeznaczenia dóbr. Kiedy myślimy powszechne przeznaczenie dóbr, to to brzmi trochę egalite, że równościowo. Otóż nie w tym sensie, nie w sensie, że nie ma dobra prywatnego, bo Jan Paweł II zresztą doceniał wartość prywatnego dobra, zresztą często kiedy uczył Wyszyński, że będzie o tym kardynał mówił, że posiadanie prywatnego dobra, czy dóbr, czyli jakikolwiek stan posiadania, choćby ziemi, powoduje, że człowiek czerpie godność z tego, co posiada. Współczesny człowiek zdaje się posiadać, no, czy posiada siebie, czyli panuje nad swoim światem wartości. No. Ja dokonując świadomego wyboru wartości, ja posiadam siebie. Jeśli te mechanizmy społeczne rządzą, mechanizmy globalistyczne czy mechanizmy po nowoczesnej filozofii wprowadzają mnie automatyzm działania i ja nieświadomie, bezwiednie podejmuję działanie, to w ten sposób no, zatracam się jako osoba. I to ta...